jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska i mam przyjemność dla Was dzisiaj poprowadzić rozmowę z panią dr Ewą Kosowską-Korniak. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. Na początku, zanim zaczniemy i zanim wprowadzimy naszych słuchaczy w ogóle w temat, to kilka słów o pani. Specjalizuje się pani w warsztatach kompetencji psychospołecznych z autoprezentacji wystąpień publicznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem dziennikarskim i praktyką w sferze PR. Doktor nauk prawnych, specjalistka do spraw public relations, dziennikarz, ekspert WSB do spraw komunikacji i mediacji, mediator sądowy, trener mediacji, trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ponad 1400 godzin szkoleniowych dla nauczycieli, przedstawicieli biznesu, uczniów i studentów. Przez 12 lat pracowała pani w Sądzie Okręgowym w Opolu na stanowisku specjalisty do spraw public relations, występując w programach telewizyjnych, prowadząc kampanie społeczne. 10-letnie doświadczenie dziennikarskie w redakcji Nowej Trybuny Opolskiej, no a teraz także właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Czy wszystko powiedziałam? Czy wszystko się zgadza? Prawie wszystko, mocno zwiększyła się liczba odbytych godzin szkoleniowych, dlatego że te ostatnie lata to są też czas bardzo intensywnych szkoleń, również z mediacji, co mnie oczywiście bardzo cieszy, dlatego że to pokazuje, że mediacje są potrzebne i ważne, uczą rozmawiać. I właśnie o mediacjach dzisiaj będziemy rozmawiały, o mediacjach, o tym, jak ważne są emocje w naszej komunikacji, także na co dzień, ale przede wszystkim o tym, w czym i kiedy mediacje mogą nam pomóc. Zatem zaczynając naszą dzisiejszą rozmowę, poprosiłabym panią w ogóle o wprowadzenie nas w temat. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z mediacjami, albo jest to taki termin, który wpadał kiedyś w ucho i nigdy nie był do końca zbadany, to czym są mediacje? Mediacje, mówiąc prosto, jest to dobrze poprowadzona rozmowa, która służy rozwiązaniu problemu, konfliktu, sporu w taki sposób, aby strony były nadal zadowolone ze swoich relacji, chciały współpracować, żeby przynajmniej godziły się na to rozwiązanie, które wspólnie podpisują. To jest dobrze poprowadzona rozmowa w obecności osoby trzeciej i to jest tak naprawdę clue mediacji, bo rozmawiać próbujemy często, wydaje się, że rozmawiamy, ale się nie słyszymy i to jest cały problem, dlaczego tak wiele jest sporów i nieporozumień wokół nas. Natomiast jeżeli do gry wkroczy osoba trzecia, bezstronna, kompetentna, która poprowadzi tą rozmowę w odpowiedni sposób, da okazję wypowiedzenia się każdej ze stron, wyrażenia swoich emocji, pomoże zauważyć emocje drugiej strony, pomoże zbudować zrozumienie i zaufanie, to wtedy wszystko się udaje. To brzmi tak bardzo różowo, tak bardzo lekko, ale wydaje mi się, że nie zawsze mediacje takie są, prawda? Tak, to prawda. To się ładnie brzmi, kiedy ja o tym opowiadam i tak może się nawet wydawać, że to nie jest trudne tak usiąść i pomóc słuchać i rozmawiać. Jest to tak naprawdę bardzo wielka sztuka, jest to bardzo trudne zadanie, dlatego że każdemu konfliktowi towarzyszą bardzo silne emocje. I te emocje są często nieuświadomione, ale one są i one tak naprawdę często przejmują prowadzenie, czyli to nie ludzie kierują swoim postępowaniem, tylko emocje nimi kierują. I kiedy się spotykamy na mediacji, to te emocje muszą zostać wyrażone, dostrzeżone, nazwane, wypuszczone. To trochę tak jakby wypuścić parę, spuścić powietrze z balonika, tak, żeby zeszło ciśnienie. I to są bardzo trudne chwile, wtedy jest naprawdę, bywa gorąco, te emocje udzielają się również mediatorowi, mówimy często o bardzo trudnych sytuacjach, a musimy pozostać w pewnej roli, zachować pewien spokój, swoim spokojem wpływać na strony i to jest naprawdę taka sztuka, żeby wiedzieć, w którym momencie się odezwać, w którym momencie złapać jakąś taką nić porozumienia, która się gdzieś rodzi między tymi stronami, wyłapywać te takie punkty wspólne, dostrzegać, pochwalać, zauważać, no sprawiać, żeby osoby się nawzajem słyszały. Jest bardzo wiele narzędzi i sztuczek mediatorów, które w tym pomagają. To pewnie zaraz też o nich porozmawiamy, ale zastanawiam się, czy mediacje to są tylko te mediacje sądowe, te kiedy już jest kwestia związana z sądem, czy też możemy korzystać z mediacji w
takim życiu codziennym? To jest bardzo dobre pytanie i ja za nie bardzo dziękuję, dlatego że to jest najlepsza droga do rozwiązywania problemów między ludźmi. Mediacje umowne, prywatne, pozasądowe, każde określenie jest tutaj prawidłowe. To jest taka sytuacja, kiedy mając jakiś problem z drugą osobą, nie idziemy do sądu, tylko idziemy do mediatora i prosimy, aby, to znaczy składamy taki wniosek o przeprowadzenie mediacji, prosimy, aby skontaktował się z drugą stroną i namówił ją na udział w postępowaniu mediacyjnym, albo sami się dogadujemy z tą drugą stroną i mówimy, słuchaj, jeżeli nie potrafimy się dogadać sami, to chodźmy do mediatora, może on nam pomoże i wtedy strony przychodzą razem, dwie strony konfliktu przychodzą razem do mediatora i proszą o mediację umowną. Jaka jest korzyść z takiego postępowania? Taka, że można w tej mediacji załatwić każdy sporny temat. To nie musi być mediacja tylko dotycząca, nie wiem, na przykład kontaktów z dzieckiem. To może być mediacja, która dotyczy całej sfery wzajemnych zależności między ludźmi, nie wiem, alimentów, kwestii podziału majątku, jakichś zobowiązań wzajemnych itd., itd. To wszystko można zrobić w jednym postępowaniu. I koszt jest oczywiście dużo tańszy niż koszt postępowania sądowego, bo tak naprawdę to jest tylko kwestia wynagrodzenia mediatora. I dodatkowa korzyść jest przeogromna, dlatego że ugodę, czy nawet kilka ugód, które spiszemy w tej mediacji, które zawrzemy w tej mediacji, mediator pomaga stronom złożyć w sądzie celem zatwierdzenia ugody przez sąd. I taka ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej, tak naprawdę jest wyrokiem sądowym, który jest tytułem egzekucyjnym, który ma moc prawną, więc nie idąc do sądu załatwiamy w sądzie ważny temat, a przy okazji no, ratujemy te relacje, no, nadal z sobą rozmawiamy, nadal się komunikujemy. Jesteśmy zadowoleni, dlatego że nikt nie podpisze ugody, która by mu nie pasowała. To nie byłaby dobra ugoda. Ja jako mediator nawet muszę tego pilnować, żeby strony no, godziły się na te zapisy i żeby te zapisy były dla nich akceptowalne, żeby nikogo nie przymuszać do niczego. Ja znowu powiem, że tutaj znowu brzmi to wszystko bardzo ładnie, natomiast przypuszczam, że w sytuacji, która jest sytuacją konfliktową, kiedy pojawiają się emocje i to już są bardzo duże emocje, samo stwierdzenie, choć pójdziemy do mediatora i tam sobie porozmawiamy, może niekoniecznie przekonać tę drugą stronę, drugą osobę. A jednak jej zgoda jest przecież konieczna. Tak, zgoda obu stron jest kluczowa. Ja może opowiem o takiej, mam doświadczenie no, w kilkuset co najmniej takich zakończonych powodzeniem rodzinnych mediacjach, ale teraz przyszła mi tak do głowy jedna. Bardzo silny spór o dziecko, o to czy dziecko będzie mieszkać w Polsce czy za granicą, bo matka aktualnie mieszka za granicą. Oboje rodzice są z tym dzieckiem bardzo mocno związani. Matka przyleciała do Polski dzień wcześniej po to, żeby się spotkać na mediacji. Strony robiły sobie już pod górkę, umówiając godzinę mediacji. Ja jako mediator musiałam się dostosować, czyli godzina była bardzo, bardzo wczesna, chyba 7:30 na to nasze spotkanie, ale z trudem udało nam się umówić. Przychodzimy na spotkanie mediacyjne i pani, która dzień wcześniej przyleciała, tak jak powiedziałam, z zagranicy, mówi, że to jest ponad jej siły, że tak naprawdę ona jest tak przerażona, że nie, to będzie takie ciężkie, my się nie dogadamy. No co ja powiedziałam, spróbujmy. Będzie ciężko, to zależy od nas tak naprawdę, ale jak już jesteśmy razem, jest taka wczesna pora, spróbujmy. Proszę sobie wyobrazić, że mediacja trwa 45 minut. To znaczy po 45 minutach mieliśmy zawarte porozumienie. Poszło tak szybko, wystarczyło tylko ich odblokować, wysłuchać ich potrzeb, wyrzucić z siebie emocje i tak naprawdę bardzo szybko odkryliśmy to, co ich łączy, czyli wspólna troska o dziecko i tak naprawdę każdy z nich miał pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, tylko w tle stała co najmniej jedna bardzo taka silna, w tle stała co najmniej jedna silna kancelaria prawna nastawiona na walkę, mówiąca czym jest wywiezienie dziecka za granicę, że w życiu tak już nie będziecie go oglądać i w ogóle silny lęk, silny strach i to wszystko sprawiało, że te osoby nie potrafiły ze sobą rozmawiać, ale prosta rozmowa sprawiła, że bardzo szybko tak naprawdę wszystkie kwestie uzgodniliśmy, wyszli zadowoleni, wręcz umówiliśmy się jeszcze nawet na wspólne świętowanie urodzin dziecka, bo one miały być za kilka dni, więc naprawdę da się, jeżeli strony chcą, to się da.
Czyli co wtedy było Pani największym, najtrudniejszym zadaniem jako mediatora? Ostudzenie tych emocji? Raczej nie, raczej wyrażenie tych emocji i pokazanie, sprawienie, żeby te osoby się odsłoniły na tyle, żeby pokazały, na czym im tak naprawdę najbardziej zależy, jakie są ich potrzeby. I ta taka sprawienie, że one tak szczerze poopowiadały o swoich planach, dostrzeżenie tych potrzeb, pokazanie również takiej swojej wzajemnej roli, zbudowanie zrozumienia, bo ja kiedy wysłuchałam na przykład matki, która powiedziała, czego potrzebuje, i okazało się, że ona wcale nie potrzebuje tego dziecka zabierać ze sobą, tak, nie wiem, kilkaset kilometrów dalej, tylko ona potrzebuje być bardziej obecna w jego życiu, potrzebuje móc do niego dzwonić codziennie, móc rozmawiać z jego tatą o tym, co się dzieje. Chcę być informowana o wszystkich drobnych rzeczach, żeby być w życiu dziecka jak najbardziej obecną. I to jej wystarczy na ten czas, kiedy buduje swoje życie na nowo za granicą. Pokazanie tych jej potrzeb, pomóc w wyrażeniu tych potrzeb i zarazem pokazanie ojcu dziecka, że tutaj jak ważna jest jego pomoc w tym wszystkim, jak ważne jest, żeby oni to wspólnie zrobili i sprawili, żeby te potrzeby były zaspokojone też dla dobra dziecka, no sprawiło, że oni się tak naprawdę szybko zrozumieli, a przy okazji no wyrzucili to, co im zalegało, no bo przecież kiedyś byli parą, kiedyś się kochali, od jakiegoś czasu nie są razem, każdy ma do siebie dużo złości i żalu, no i noszenie tego w sobie no nie pomaga w niczym. Często ludzie mówią o tych emocjach, ich nie ma, ja już zapomniałem, ja już to przeżyłam, było mi ciężko, było mi przykro, ale tego już nie ma. No właśnie, jak pani myśli, czy jeżeli ktoś mówi w ten sposób, to rzeczywiście tego nie ma? No myślę, że jest, ale myślę też, że nie zawsze jesteśmy uczeni tego, jak wyrażać nasze emocje. Dokładnie tak jest. Te emocje dalej siedzą mocno, one są tak jakby zamrożone. To tak jakby ktoś je schował sobie do jakiejś przegródki w sobie albo do zamrażalnika, przekonując samego siebie, że ich nie ma. Ale one są i pewnego dnia wypłyną w najmniej spodziewanym momencie. I rzeczywiście problemem jest to, że nikt nas nie uczył wyrażania emocji, nikt nas nie uczył tego, że emocje są ważne i potrzebne. Mówiono, nie złość się, prawda? Nie okazuj gniewu, bądź grzeczny, grzeczna, nie tup nogami, nie płacz, nie ma, nic się nie stało. O, nic się nie stało, takie ładne zdanie do dziecka, nic się nie stało. No właśnie stało, ja cierpię, ja chcę popłakać sobie, ja chcę wyrzucić złość, ja chcę to wykrzyczeć i to jest ważne. I ważne, żeby sobie samemu przed sobą przyznać, że tak, ja to właśnie czuję teraz. I jak to zrobimy, to wtedy się robi łatwiej, spokojniej. I wtedy jesteśmy znowu świadomi, tak naprawdę skomunikowani sami ze sobą, poznajemy się sami ze sobą, a to jest najważniejsze. Często osoby żyją takimi pewnymi schematami, przekonaniami, jakimiś rolami społecznymi, w które zostały wtłoczone, a tak naprawdę nie komunikują się same ze sobą, nie wiedzą, czego same chcą, czego pragną, o czym marzą, czego potrzebują. Dlatego w mojej opowieści te emocje się tak trochę miksują z potrzebami, bo jedne i drugie są ważne na mediacji. Emocje, czyli to, co czujemy, dostrzeganie również tego, co czuje druga strona. Mediator w tym pomaga, żeby to dostrzec i zrozumieć. No i zarazem potrzeby. To jest bardzo ważny temat, dlatego że w sporze my często mówimy, że chcę tego i tego, żądam, domagam się, wnoszę o. A to nie są potrzeby, to są stanowiska. To jest tak naprawdę taki wierzchołek góry lodowej. To, czego naprawdę osoby chcą, pragną, potrzebują, jest schowane dużo głębiej. To jest schowane za słowami najbardziej zależy mi na chcę tego, bo dla mnie bardzo ważne jest, by tam są potrzeby. I w tych potrzebach są emocje, są marzenia, są pragnienia, są te rzeczy, które często zakopujemy sobie, gdzieś tam sami się przed sobą nie przyznajemy. No właśnie, nie jest to łatwe, chociaż ja na przykład lubię mówić o swoich marzeniach, ale nie każdy potrafi. Dokładnie. Mówiła Pani także o rozumieniu perspektywy drugiej strony. I zastanawiam się, na ile w konflikcie, w którym jesteśmy, czy w takiej sytuacji, kiedy potrzebujemy wsparcia osoby trzeciej do rozwiązania jakiejś istotnej sprawy, my jesteśmy w ogóle w stanie zauważyć właśnie to, że ta druga strona też ma jakieś potrzeby. Jak jesteśmy, czy w ogóle jesteśmy w stanie zauważyć potrzeby drugiej strony, jeżeli często nie zauważamy
własnych potrzeb. Mm-hmm. To jest rzeczywiście też trudne zadanie, ale taki ważny element pracy mediatora, pokazanie jednemu uczestnikowi perspektywy drugiej strony. To jest do osiągnięcia, oczywiście do osiągnięcia pod warunkiem, że spór nie poszedł za daleko, bo są takie konflikty, które tak mocno eskalują, trwają tyle lat, pączkują na kolejne obszary życia, że jak takie osoby głęboko skonfliktowane, które tak naprawdę żywią się tym konfliktem, trafią do mediacji i są już na takim etapie silnej eskalacji, to wtedy zbudować zrozumienie i dostrzec perspektywę drugiej strony jest bardzo trudno. Wtedy po prostu często się nie udaje i te osoby same wtedy przyznają, że chyba jest już kilka lat za późno na to, żeby się zrozumieć. Gdybyśmy usiedli do tego stołu może ze 3 lata temu, może 5, to pewnie by się coś udało. Więc tu opowiedziałam o takiej sytuacji, kiedy zrozumieć perspektywy drugiej strony się nie da, ale na ogół się da. Takim narzędziem, które temu służy, jest prosta zamiana miejsc, czyli proszę, żeby osoby przesiadły się na krzesłach, żeby, to najłatwiej to zrozumieć na przykładzie pana, pani i konfliktu rodzinnego, pani zajęła miejsce pana, a pan miejsce pani i żeby spróbowali sobie wyobrazić, co czuje druga strona, będąc na tym miejscu, co ona czuje, jak się czuje, żeby spróbowali to wyrazić głośno. I często to jest dla osób bardzo zaskakujące, bo wtedy widzą to trochę inaczej. Ale ja też pokazuję, bo żeby tak umieć zamienić się na tych krzesłach i poczuć emocje drugiej strony, to jednak trzeba mieć pewną świadomość emocji. A często na mediację trafiają osoby, które brakuje im takiej świadomości. Są takimi osobami bardzo prostymi, bardzo takimi zero-jedynkowymi. I dla nich coś jest czarne, to jest czarne, białe, to jest białe, tak, nie ma niczego po środku, nie ma żadnej półprawdy. Wszystko jest takie, ja mówię prawdę, druga strona kłamie, wszystko jest oczywiste. Ja wtedy pokazuję na przykładzie jakiegoś drobnego elementu. Mam taki swój ulubiony gadżet w mojej kancelarii mediacyjnej, czyli filiżankę, w której po jednej stronie jest taki uroczy kwiatuszek i napis, a po drugiej stronie nie ma nic. Ja tą filiżankę stawiam między tymi osobami, tak żeby każda patrzyła z innej strony i proszę, żeby ją opisały. No i wtedy pan mówi, że tu jest taki ładny kwiatuszek, koloru takiego i takiego, z napisem takim i takim, łóżko takie, kolor taki i wszystko. Na co pani mówi, że tu jest bardzo ładna filiżanka, ale jest czysta, nie ma niczego, jest pusto. I ja wtedy pytam, no to ktoś z państwa kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? Ale siedzicie tutaj państwo naprzeciwko siebie, czy obok siebie, patrzycie na tą samą filiżankę, a widzicie ją zupełnie inaczej. No i wtedy te osoby mówią, no właśnie, bo to z innej perspektywy wygląda inaczej. No właśnie, wygląda inaczej, ponieważ sytuację taką sporną, to zdarzenie widzieliśmy z zupełnie innego miejsca. Widzieliśmy być może z innej odległości, być może będąc w innych emocjach, a te emocje wpływają na to, jak zapamiętujemy, jak postrzegamy pewne zdarzenia. Być może w innej kondycji, takiej psychofizycznej. Dla kogoś coś było bardzo ważne, więc zapamiętał w detalach. Dla kogoś coś nie miało dużego znaczenia, więc tak pamięta ogólny zarys. I każda z tych stron mówi prawdę. Dlatego na mediacji nie ustalamy faktów bezspornych, nie ustalamy, kto mówi prawdę, a kto kłamie. Ustalamy to, co pomaga się zrozumieć, zacząć sobie ufać na nowo. I dlatego się często udaje. Mhm. Ale czy w mediacjach chodzi o to, żeby ludzie się pojednali? Zależy, co rozumiemy pod pojęciem pojednania, bo jeżeli ktoś myśli o pojednaniu małżonków, czyli że na przykład przychodzą pary, które chcą się rozstać, a mediator je godzi, no to nie o to chodzi w mediacji, chociaż to się czasami zdarza. I ja mam kilka par, które przyszły na mediację, a wyszły pogodzone, tak, i z decyzją, żeby budować swoją relację na nowo. Ale to są raczej wyjątki niż reguła. Pojednanie tak naprawdę osiąga się prawie każdej mediacji. Ja rozumiem pojednanie jako takie zbudowanie na nowo takiej możliwości komunikacji wzajemnej. Czyli mówiąc wprost, przychodzą do mnie osoby, które od dłuższego czasu nie chcą się znać, nie rozmawiają ze sobą inaczej jak przez prawników albo ewentualnie przez maile i SMS-y, bo każdy z nich ma wartość dowodową, a ja sprawiam, że oni zaczynają ze sobą rozmawiać. I często to jest dla stron bardzo wielkie odkrycie, że tak naprawdę
po tylu latach my po raz pierwszy ze sobą rozmawiamy i mówimy do siebie i się słyszymy, więc to jest bywa bardzo zaskakujące. Czasami temat jest na tyle trudny do rozstrzygnięcia, że nie udaje się znaleźć rozwiązania w mediacji, ale właściwie zawsze udaje się te strony skomunikować, czyli sprawić, że one po wyjściu z mediacji dalej ze sobą rozmawiają. Czasami potem wracają na mediację raz jeszcze, gdzieś po miesiącu, po pół roku. Więc jeżeli tym pojednaniem jest to, że oni zaczynają ze sobą rozmawiać i wychodzą skomunikowani, to ja tak to widzę. U mnie to również każda mediacja kończy się takim wzajemnym podziękowaniem sobie za mediację, podaniem dłoni. To też jest element pojednania i on następuje zawsze, nawet wtedy, kiedy nie ma ugody. A można powiedzieć, ile z reguły trwają mediacje? Czy w ogóle jest jakaś odgórnie ustalona liczba spotkań? Czy spotykamy się tak długo, aż w końcu dojdziemy do porozumienia? To jest tak, że jeśli chodzi na przykład o mediacje rodzinne i takie, które kieruje do mediatora sąd, to sąd, jakby to ustawodawca założył pewien limit liczby spotkań do 4, że 4 spotkania. I jeżeli chodzi o mediacje umowne, to żadnych limitów nie ma. Zresztą w mediacjach sądowych też tak naprawdę, jeżeli strony chcą dłużej rozmawiać, to można robić kolejne spotkania. Ja z reguły umawiam się na spotkania mediacyjne dwugodzinne. Uważam, że 2 godziny takiej bardzo emocjonalnej rozmowy, gdzie wszyscy jesteśmy na tej rozmowie bardzo skupieni, to jest rzeczywiście długi czas i bardzo obciążający również tak emocjonalnie i psychicznie, więc w zupełności wystarczą te 2 godziny zegarowe. Często udaje mi się w ciągu tych 2 godzin zegarowych podpisać porozumienie i zakończyć całe postępowanie mediacyjne, więc naprawdę bywa, że to się dzieje szybko. Bywa również, że krócej, tak jak powiedziałam, 45 minut i może być koniec mediacji. A z reguły to są 2, góra 3 spotkania. Ja też uważam, że nie ma sensu sztucznie przedłużać czasu mediacji. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie założy, że mediacja, spotykanie się ze stronami i przyjmowanie wynagrodzenia za każde kolejne spotkanie jest jego celem, to może przedłużać nieskończoność, tylko po co? Dla mnie celem jest pomoc ludziom i staram się to zrobić jak najszybciej. Jeżeli się na 2-3 spotkaniach nie da i ja widzę, że to nie prowadzi do porozumienia, to ja wolę o tym stronom powiedzieć. Czasami działa to mobilizująco i wtedy się udaje na tym 3 spotkaniu zawrzeć porozumienie. Czasami po prostu przerywamy, bo też mediator musi się umieć godzić z tym, że nie zawsze się udaje, nie każdemu się udaje pomóc. Choćby dlatego, że czasami sprawy zaszły za daleko. No i tutaj właśnie dochodzimy do ważnej kwestii, czyli zaufania do mediatora, bo kiedy idziemy do mediatora, to i mamy mówić o tych naszych emocjach, o których, jak już ustaliłyśmy wcześniej, nie potrafimy mówić, i mamy mówić o konfliktach, o sytuacjach, które nas bolą, to zaufanie do osoby trzeciej, która teraz zostanie wciągnięta w tę całą naszą historię, w całą naszą sytuację, jest bardzo istotne, więc jak znaleźć takiego mediatora, do którego będziemy mieli zaufanie? Na co zwracać uwagę? To tak naprawdę jest chyba kwestia intuicji i takiego flow, takiego czegoś, że wchodzimy, patrzymy na osobę i czujemy, że to jest ta osoba. Jeżeli coś nam nie pasuje, to mamy prawo zmienić mediatora. Co więcej, mediator na początku mediacji wygłasza tak zwany monolog mediatora, gdzie mówi o podstawowych zasadach mediacji, o przebiegu rozmów, procedurze całej, i powinien w tym monologu powiedzieć o tym, że akceptowalność mediatora jest bardzo ważna, czyli strony powinny akceptować mediatora. Jeżeli coś im nie pasuje, to mediator sam im pomoże znaleźć kogoś innego, zmienić mediatora po to, żeby uratować proces mediacji, bo nie każdy musi mnie akceptować jako mnie. Ważne, żeby te strony zostały w mediacji i dalej chciały ze sobą rozmawiać. Tak naprawdę to chyba decydują te pierwsze minuty. Już po monologu mediatora strony wiedzą, czy chcą z tym mediatorem, czy jednak coś im nie pasuje. Warto tylko, żeby wiedziały, że mają prawo zmienić mediatora. A gdyby ktoś stwierdził, że chce być mediatorem, to już jakby wskakujemy na troszeczkę inny temat, ale mimo wszystko myślę, że warto jest powiedzieć, co jeśli ktoś stwierdzi, że dobrze, chciałabym zostać mediatorem. Jakie cechy, jakie umiejętności powinien posiadać mediator? Poza oczywiście samą kwestią wykształcenia. To jakie cechy osobowościowe powinien mediator posiadać? Jeżeli mamy takie poczucie, że od zawsze pomagaliśmy znajomym, przyjaciołom, kolegom w szkole, koleżankom w różnych sytuacjach konfliktowych, i wtedy, kiedy my wkraczaliśmy
to się udawało, to znaczy, że jesteśmy dobrym materiałem na mediatora. Jeżeli potrafimy słuchać i lubimy słuchać ludzi, to jesteśmy bardzo dobrymi kandydatami na mediatorów. Jeżeli potrafimy czytać emocje, dostrzegać je, lubimy ludzi, lubimy z nimi rozmawiać, lubimy pomagać ludziom, ale zarazem potrafimy postawić swoje granice, bo to jest bardzo ważne. Czyli zarazem jesteśmy osobami asertywnymi, które potrafią stawiać granice w relacjach z otoczeniem, wyrażać siebie, dawać innym prawo do wyrażania siebie, ale dbając o tą swoją przestrzeń, to wtedy możemy śmiało przystąpić do wykonywania tego zawodu, choćby jako zajęcia dodatkowego. Kształcenie mediatorów w naszym kraju jest takim procesem jeszcze nie do końca w pełni uregulowanym prawnie, chociaż ten proces regulacji już się zaczął. Moim zdaniem takim optymalną drogą jest pójście na studia podyplomowe z mediacji. Zresztą takowe się odbywają w Wyższej Szkole Bankowej w wielu oddziałach. I tutaj między innymi Opole, Wrocław, Warszawa, więc te miasto już mogę wskazać. I wtedy się uczymy przez rok tak naprawdę w intensywnym treningu, w kolejnych sytuacjach takich symulacyjnych, mediacyjnych. Uczymy się rozwiązywać problemy, ale też trenujemy te wszystkie kompetencje miękkie, które są wymagane w zawodzie mediatora, więc komunikatywność, empatię, asertywność, samoświadomość, umiejętność samoregulacji, pomaganie stronom w wyrażaniu siebie, no, wiele jest tutaj aspektów do przećwiczenia. Umiejętności negocjacyjne to również, ponieważ mediator to jest tak naprawdę negocjator, czyli ta osoba trzecia, która pomaga negocjować. To wszystko w takim intensywnym treningu można w sobie wykształcić, można nabyć pewne umiejętności i kompetencje. Można to również robić na różnego rodzaju kursach, tylko warto zwracać uwagę na to, żeby to była odpowiednia liczba godzin i żeby w ramach tych kursów czy szkoleń ćwiczyć w parach, w trójkach, w grupach, mediować, robić mediacje takie publiczne, analizować poszczególne etapy mediacji, bo jeżeli ktoś zakłada, że szkolenie mediatorów to jest taki proces, który się odbywa na zasadzie prezentacji w PowerPoincie, pokazu slajdów, podpartych jakimiś tam przepisami, plus krótkim filmem instruktażowym, to tak naprawdę krzywdzi te osoby, które decydują się na taką naukę, chcą zdobyć zawód, a potem boją się mediować, bo wiedzą, że tak naprawdę nie są przygotowane do tego, żeby mierzyć się z emocjami, z trudnymi sytuacjami, z trudnymi osobami, z trudnymi relacjami. Więc trening czyni mistrza i warto to trenować. Mówiła Pani na początku naszej rozmowy, że mediator podczas mediacji korzysta z wielu narzędzi czy taktyk, tak, by dobrze poprowadzić rozmowę. Mhm. Jakie to są narzędzia, jakie najczęściej są wykorzystywane? Te narzędzia są tak naprawdę bardzo proste, bo najlepszym narzędziem mediatora jest aktywne słuchanie, ale aktywne słuchanie to jest takie słuchanie na wielu poziomach, czyli mediator słyszy nie tylko to, co strony mówią, ale też to, co chciały powiedzieć, to, co, że tak powiem, wyrażają między wierszami, to, czego nie powiedziały, ale co jest w tej wypowiedzi, czyli dostrzega też te emocje. W ramach tego aktywnego słuchania mediator stosuje takie narzędzie jak parafraza, czyli powtarza swoimi słowami to, co ta osoba tak naprawdę chciała wyrazić, upewniając się, czy dobrze zrozumiał, ale robi to po to, żeby zrozumiała i usłyszała druga strona. Mediator stosuje odzwierciedlanie, czyli tak naprawdę nazywa emocje drugiej strony, dostrzega je. Mediator stosuje czasami podwojenie, czyli taką wzmocnioną parafrazę, kiedy jakby powtarza swoimi słowami to, czego ta osoba nie powiedziała, ale chciała powiedzieć, czyli tą potrzebę, to pragnienie, które gdzieś tam jest ukryte. Kolejne narzędzia to są oczywiście pytania. Dobre pytanie rozwiązuje często naprawdę największe konflikty, tylko umiejętność stawiania dobrych pytań, które nie oceniają, pytań, które nie sugerują, pytań, które pozwalają się otworzyć i wyrazić swoje uczucia. To jest cała sztuka. Kolejne takie przydatne narzędzie to jest oczywiście wszelkiego rodzaju podsumowania czy też klaryfikacje. Czyli tak naprawdę często w tej fazie prezentacji stanowisk, bo ona otwiera mediację, strony mówią tak dużo i tak bardzo chaotycznie, że no, potrzeba takiej mistrzowskiej sztuki zbierania tego wszystkiego, spinania w klamrę w taki sposób, żeby zostawiać to, co łączy, oddzielać to, co dzieli.
tak? Bo nie chodzi o to, żeby te strony jeszcze bardziej zaogniać w mediacji, tylko żeby wyłapywać te właśnie te elementy łączące. Kolejne ważne narzędzie to jest właśnie to pokazanie innej perspektywy, czyli zamiana miejsc. Kolejne narzędzie to jest wentylacja emocji, czyli pozwolenie na zwentylowanie emocji, zrozumienie emocji. Są też takie narzędzia, które odwołują się do przyszłości, odwołują się do marzeń, bo czasami trudno nam coś powiedzieć tak wprost, ale możemy powiedzieć na przykład, co napisalibyśmy w liście do świętego Mikołaja, gdybyśmy wiedzieli, że to życzenie zostanie spełnione. I wtedy osoby mówią bardzo ważne rzeczy. Tak naprawdę pokazują, o co im tak naprawdę chodzi. A na ogół, i to jest takie, myślę, że dobre podsumowanie tej części mojej wypowiedzi, na ogół chodzi o coś zupełnie innego, niż się wydaje, że chodzi. Jak to ktoś ostatnio powiedział żartobliwie, tu nie chodzi o kurczaki, tu chodzi o uwagę. Na tle sporu sąsiedzkiego o kury, które gdzieś komuś wchodzą na podwórko i przeszkadzają. Tak naprawdę chodziło o to, że sąsiadka, która robi o to awantury, potrzebuje bycia zauważoną, bo jest samotna, sfrustrowana, smutna i czuje się nielubiana przez innych. Tak naprawdę w mediacjach odkrywamy drugie dno konfliktu, a przez to, że je odkrywamy, to odkrywamy nie tylko konflikty te jawne, czyli te, z którymi strony przychodzą, te oczywiste, ale odkrywamy także konflikty ukryte, czyli takie konflikty na poziomie psychologicznym, kiedy co najmniej jedna ze stron uświadamia sobie konflikt. Najczęściej to jest tylko jedna strona, a druga nie. I tą jedną coś boli, a druga o tym nie wie. I te konflikty tak naprawdę mogą ludzi mocno oddalać od siebie, a mediator je wszystkie tak zbiera razem i razem rozwiązuje w jednym postępowaniu. No i są wreszcie konflikty potencjalne. To są takie konflikty, których jeszcze nie ma, ale układ jest taki, że one będą, bo jest taka nierówność sił, środków, zasobów, że na przykład w firmach, w miejscu pracy, jedna osoba ma bardzo dużo zadań, bardzo dużo obowiązków, niższe wynagrodzenie, druga osoba ma tych obowiązków wiele, wynagrodzenie mniejsze, no i widzi, jak tam ta pierwsza po prostu się obija. Więc to aż się prosi, ten konflikt się pojawi, prędzej czy później, ale im wcześniej dostrzeżemy taki konflikt, czyli im wcześniej dostrzeżemy taki potencjalny konflikt, im wcześniej będziemy go próbowali rozwiązać, tym lepiej. Dlatego mediacje, ja przywołałam wiele przykładów z mediacji rodzinnych, bo one są takie najbardziej obrazowe. Każdy z nas jest częścią rodziny, więc łatwo się wczuć w tą sytuację. Ale mediacje się świetnie sprawdzają w organizacji, w miejscu pracy. Tam, gdzie spędzamy tak naprawdę 1/3 życia i tam, gdzie od atmosfery, od tego, jak my się czujemy, zależy cały nasz dobrostan psychiczny, nasze zadowolenie z życia, nasz nastrój, nasze emocje. Więc tutaj warto takie konflikty rozwiązywać na wczesnym etapie, rozwiązywać te potencjalne konflikty, czy tak naprawdę wprowadzić zarządzanie konfliktem, czy rozwiązywanie konfliktów w zespole, dostrzeganie siły, która się tkwi w konflikcie, tego potencjału, który sprawia, że po rozwiązaniu relacje mogą być dużo lepsze, łatwiejsze. Sytuacja ulegnie uzdrowieniu, jest to szansa na odrodzenie, na rozwój, na ułożenie na nowo pewnych tematów i pójście do przodu, a na tym w działalności gospodarczej, biznesowej wszystkim bardzo zależy. Załóżmy, że mamy już wyznaczoną datę naszego spotkania, wiemy, kiedy się odbędą mediacje, idziemy po raz pierwszy. Jak się do nich najlepiej przygotować? Tak naprawdę najlepiej odpowiedzieć sobie na 3 pytania. Co chciałbym osiągnąć w tych mediacjach? To jest pytanie pierwsze. Z czego będę zadowolony? To jest pytanie drugie. Z czym mogę się pogodzić? To jest pytanie trzecie, czyli z brakiem czego mogę się pogodzić. Czyli tak naprawdę znać swoje granice ustępstw, wiedzieć, jaką mam najlepszą alternatywę w razie, gdybym się nie dogadał w mediacji. Bo zawsze mam jakąś alternatywę. Jeżeli ona jest wysoka, to oczywiście mój taki stopień gotowości maleje, bo nie muszę tutaj schodzić mocno ze swoich oczekiwań, potrzeb, bo wiem, że w sądzie mam wysokie szanse na wygraną, chociaż w sądzie nigdy nie wiadomo i nie ma spraw oczywistych i wygranych.
ale tak czasami tak bywa, że ktoś ma tą swoją alternatywę, tak zwaną batnę wysoką, a ktoś inny ma dużo niższą. No i takie przygotowanie się również na to, z czym jestem gotów się pogodzić, czyli jaka taka dolna granica jest dla mnie akceptowalna, też jest ważne, dlatego że wiem, że ja nie zejdę poniżej tej granicy, czyli przynajmniej tyle osiągnę, tak? Więc będę zadowolony z tego rozwiązania, bo zła jest mediacja, w której zapada rozwiązanie, jest ugoda, a któraś ze stron się dalej czuje niefajnie, czuje się źle z tą ugodą i tak naprawdę żałuje, że ją podpisała, no to na tym nie polegają mediacje. Mediator nie mówi stronom, proszę pogodzić, żebyście się pogodzili, co wam szkodzi. Tak? Mediator po prostu słucha stron i stara się znaleźć, pomóc im znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla nich dobre, akceptowalne, najlepsze w danej sytuacji. Potem jeszcze dodam jeszcze, że takim ideałem w mediacji jest rozwiązanie win-win. To jest rozwiązanie, które jest czymś innym niż kompromis. Bo nam się często wydaje, że mediacja, rozmowa, rozwiązanie to jest kompromis, złoty środek. Ale kompromis nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo kompromis zakłada, że połowę dostajemy, a połowę tracimy. Z czegoś ustępujemy. I oby to nie była ta część, która jest dla nas szczególnie ważna, bo jeżeli ustępujemy z połowy swoich ważnych potrzeb, no to się nie czujemy dobrze. I takim ideałem mediacji jest znalezienie takiego rozwiązania, które da każdej ze stron po 100% satysfakcji, czyli to jest rozwiązanie win-win, wygrana, wygrana. Kiedy każdy wychodzi z poczuciem bycia zwycięzcą i to się w pierwszej chwili wydaje niemożliwe, ale często jest możliwe i często się udaje osiągnąć na mediacji, dlatego że okazuje się, że mamy inne potrzeby i jest możliwa sytuacja, kiedy każdy z nas zaspokoi 100% swoich potrzeb, bo te potrzeby są po prostu inne, więc każdy wychodzi z poczuciem wygranej i to jest największa satysfakcja stron, ale też satysfakcja mediatora z dobrze poprowadzonej mediacji. Pani Ewo, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, mediacje są istotne, mediacje mogą pomóc spojrzenie osoby z zewnątrz, która próbuje uchwycić spojrzenia obu stron, spojrzenie osoby z zewnątrz, która potrafi uchwycić wszystkie nitki, wszystkie wątki jest bardzo istotne. Ale chciałabym przy podsumowaniu zastanowić się, w jaki sposób my możemy na co dzień, jeszcze zanim pojawi się w naszym życiu sytuacja konfliktowa, jak możemy na co dzień pracować z naszymi emocjami, nad naszymi relacjami, nad naszą postawą, żeby umieć też w takich sytuacjach codziennych zarządzać tym konfliktem, który być może jest mniejszy czy większy? To jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę długi temat do omówienia, temat komunikacji. Chodzi o to, żeby w takich sytuacjach po pierwsze rozmawiać, nie obrażać się, nie zamykać, tylko rozmawiać. Po drugie, żeby rozmawiać w komunikacie ja, czyli mówiąc o sobie, o swoich uczuciach, bo te uczucia są prawdziwe i nie kłamią i nie atakują. Po trzecie, by umieć oddzielać fakty, czyli suche fakty od interpretacji, oddzielać fakty od uczuć i mówić o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach. To się naprawdę da zrobić i tego także uczymy podczas szkoleń z mediacji i często tego się również uczymy na mediacjach, bo dla mnie mediacje trochę odmieniają ludzi. Jestem zwolenniczką takiego nurtu mediacji transformatywnej, kiedy pokazują nam tą inną perspektywę, inny sposób komunikacji i inaczej postrzegamy drugiego człowieka i inaczej patrzymy na siebie. Bo takim chyba moją najlepszą puentą naszej rozmowy będzie to, że w mediacjach jedyną osobą w mediacji i w konflikcie, na którą mamy wpływ, jesteśmy my sami. I to od mojej postawy, od mojego sposobu komunikacji, od mojego rozumienia moich emocji, ich wyrażania i mojej próby zrozumienia drugiej strony zależy to, czy my się dogadamy, czy nie. Nie mam wpływu na drugą stronę, ale mam wpływ na siebie. Od siebie warto zacząć i na sobie poprzestać. I to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani dr Ewa Kosowska-Korniak. Dziękuję i zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby... Zachęcamy, żeby uwierzyć w mediację. Żeby uwierzyć, że jest ta trzecia droga i że nie warto się oddawać pod osąd trzeciej osoby, czyli sędziego, do rozstrzygnięcia naszego sporu, tylko warto rozwiązać go samemu na swoich zasadach. Tak jest. Zapraszamy także do słuchania wszystkich odcinków podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Znajdziecie je na Spotify i w innych aplikacjach podcastowych. Pani Ewo, bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia.